Wystąpienie czy prezentacja to zawsze stres. Jest wiele technik i sposobów, które pomagają nam się tego stresu pozbyć. Ja dziś chcę Wam opowiedzieć o metodzie nieco przewrotnej, która nazywa się metodą lustra. Zostańcie i posłuchajcie, do czego nam się może przydać i jak z niej korzystać. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Metoda lustra, której chcę poświęcić dzisiejszy odcinek, to doskonały sposób na to, jak się przygotowywać do wystąpień. I mówiąc o wystąpieniu, mam na myśli tutaj zarówno prezentacje, jak i wystąpienia publiczne, medialne czy online'owe, jak i zwykłe spotkania biznesowe. Bo niezależnie od tego, jaka to jest formuła, to przecież cały czas mamy do czynienia z komunikacją i z tak zwaną ekspozycją społeczną, czyli jesteśmy wystawieni na ocenę innych ludzi. Metoda lustra jest bardzo prosta i niezwykle skuteczna. Otóż potrzebujemy do niej, jak sama nazwa wskazuje, lustra, a poza tym nas samych. Polega ona na tym, żeby usiąść przed lustrem i zacząć ze sobą rozmawiać. Tak, tak, wiem, może Wam się to kojarzyć trochę z tym, że może zwariowałam, ale obiecuję Wam, że kiedy spróbujecie, a przede wszystkim kiedy zobaczycie efekty działania tej metody, to odwołacie, co sobie pomyśleliście. Otóż dlaczego warto ze sobą rozmawiać albo tak wypróbowywać przed tym lustrem różne swoje aktywności komunikacyjne? Otóż nasz mózg jest dosyć skomplikowanym narzędziem, które uczy się przez doświadczenie. To znaczy im więcej razy coś powtórzyliśmy, tym mózg chętniej to zapamiętuje i myśli sobie, skoro zrobiła to tyle razy, to pewnie to działa. Więc jeżeli pojawi się w następnym, w najbliższym czasie taka sytuacja, to wykorzystam ten mechanizm. Więc żebyście nauczyli się dobrze komunikować, to musicie zacząć się po prostu komunikować. To mówiłam Wam przecież już nie raz. Ale często nie mamy na kim poćwiczyć, szczególnie kiedy na przykład mamy dużo spotkań online i nie funkcjonujemy w tak zwanym świecie zewnętrznym, no to trudno jest na innych ludziach testować nasze umiejętności komunikacyjne. A więc jak to dokładnie wygląda? Usiądźcie przed lustrem i zacznijcie rozmawiać z tą osobą, którą w tym lustrze właśnie widzicie, dokładnie tak, jakby to był Wasz odbiorca. Zacznijcie mówić do niego dokładnie to, co mówilibyście na spotkaniu. Zacznijcie przedstawiać mu prezentację. Zacznijcie zachowywać się tak, jakbyście chcieli zrobić najlepsze wrażenie na tej osobie, która w tym lustrze się znajduje. Zobaczycie, na początku, kiedy się o tym opowiada albo to opisuje, brzmi to rzeczywiście dosyć dziwnie. Natomiast gwarantuję Wam, że jeżeli to wypróbujecie, zobaczycie, jakie fajne są tego efekty. Spróbujcie przećwiczyć swoją prezentację czy swoje wystąpienie kilka razy. Możecie też z boku postawić kamerę i to nagrać. Zobaczycie wtedy, jak będzie to wszystko wyglądało. Przyzwyczajajcie się do oglądania samych siebie. Wtedy znacznie łatwiej Wam będzie komunikować się z innymi ludźmi, bo co najważniejsze, nie będziecie się stresować tym, że ktoś na Was patrzy i Was ocenia. Pamiętajmy przecież, że stres to rzecz, która jest bardzo trudna i potrafi naprawdę dużo zepsuć, jeżeli chodzi o proces komunikacji. Życzę Wam więc bardzo owocnych spotkań i rozmów z samym sobą. Wypróbowujcie metodę lustra. Trzymam za Was kciuki, tymczasem subskrybujcie kanał, zadawajcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.